nieszczęścia, które spadły na Polskę w czasach panowania Jana Kazimierza, powstanie Chmielnickiego, wojna z Moskwą, potop szwedzki, to wszystko pokazało olbrzymią słabość Rzeczpospolitej. To wszystko był taki dzwonek alarmowy mówiący o tym, że no potrzebne są pilnie reformy. Rozumiał to Jan Kazimierz. Wystąpił więc z takim programem gruntownej naprawy Rzeczpospolitej. Co postulował Jan Kazimierz? Wzmocnienie władzy królewskiej. Głosowanie większością głosów, czyli zniesienie liberum veto. Stworzenie rady nieustającej przy królu, złożonej z senatorów i szlachty, czyli swoistego rządu Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Stałych podatków, które pozwalałyby na przykład finansować wojsko na takim poziomie, aby móc skutecznie bronić swoich granic. Wszystkie te rzeczy były bez wątpienia ważne i potrzebne. Jan Kazimierz, który nie miał dziecka, jego syn zmarł jako dziecko, chciał również, aby elekcji jego następcy dokonano za jego życie. Czyli chciał tak zwanej elekcji vivente regum. Chciał, żeby Francuz, bo Jan Kazimierz związał się później z Francuzami po szwedzkim potopie, został królem Polski, żeby ten wybór został dokonany jeszcze do jego życia. Ten ostatni punkt był najtrudniejszy do przyjęcia dla szlacht. Wydarzyło się raz w historii Polski, że wybrano króla za życia poprzednika. Tak było za czasów Zygmunta Starego. Wtedy wybrano Zygmunta Augusta. Doprowadziło to do głębokiego konfliktu ze szlachtą. Wtedy Zygmunt Stary obiecał, że to się już nigdy nie powtórzy. Szlachta bała się, że ta elekcja vivente regum doprowadzi do rządów dziedzicznych, doprowadzi do monarchii absolutnej, doprowadzi do czegoś, co stało się we Francji, gdzie Ludwik XIII mówił: państwo to ja. Jan Kazimierz nie chciał z tego punktu ustąpić. Być może to był błąd. Wybitny eseista historyczny Paweł Jasienica twierdzi, że gdyby Jan Kazimierz odpuścił ten punkt, to była szansa, żeby przekonać szlachtę do pozostałych punktów. Z punktu widzenia funkcjonowania państwa, nawet gdyby została ta wolna elekcja ze wszystkimi zagrożeniami, które niosła, ale gdyby wprowadzono stałe podatki, zniesiono liberum veto, powołano Radę Nieustającą, czyli swoisty rząd Rzeczpospolitej Szlacheckiej, dostaniono władzę królewską, to były to rzeczy tak ważne i fundamentalne, że warto było dla tych rzeczy zrezygnować z postulatu elekcji następcy za swojego życia. W 1661 roku na Sejmie Jan Kazimierz powiedział dramatyczne słowa, cytuję: Moskwa i Ruś odwołają się do ludów jednego z nimi języka i Litwę dla siebie przeznaczy. Granice Wielkopolski staną otworem dla Brandenburczyka, a przypuszczać należy, iż o całe Prusy certować zechce. Wreszcie dom austriacki, spoglądający łakomie na Kraków, nie opuści dogodnej dla siebie sposobności i przy powszechnym rozrywaniu państwa nie wstrzyma się od zaboru. To mówił w 1661 roku Jan Kazimierz. On przecież dokładnie, precyzyjnie opisuje rozbiory Polski. Te rozbiory Polski miały miejsce ponad 100 lat później. Ale Jan Kazimierz potrafił już wtedy zdiagnozować to niebezpieczeństwo. Wtedy zapomniano o tym przemówieniu, o tej mowie proroczej Jana Kazimierza. Przypomniano sobie wtedy, kiedy te rozbiory nastąpiły. Jan Kazimierz chce reform, napotyka na opór szlachty. Na czele tej niezadowolonej z planów króla szlachty staje wybitny dowódca wojskowy, marszałek wielki koronny, hetman polny koronny, Jerzy Lubomirski. Król postanawia się go pozbyć. Oskarża go o zdradę i w 1664 roku sąd sejmowy skazuje go na konfiskatę dóbr, banicję i infamię. Urzędy po Lubomirskim przejmuje stronnik Jana Kazimierza, Jan Sobieski. Historycy nie mają wątpliwości, że zarzuty były naciągane. Jerzy Lubomirski był przywódcą opozycji. Jerzy Lubomirski zwalczał Jana Kazimierza, ale nie był wtedy zdrajcą. Wydawało się pozornie, że Jan Kazimierz odniósł sukces, pozbył się przeciwnika politycznego, ale
to zwycięstwo okazało się zwycięstwem pozornym. Bowiem Lubomirski co prawda opuścił Polskę, udał się na Śląsk, ale już w roku następnym, 1665, wraca do kraju i wznieca Rokosz. Rokosz nazwany Rokoszem Lubomirskiego. Po raz drugi w XVII wieku dochodzi do wojny bratobórczej. Wcześniej był Rokosz Zebrzydowskiego, ale tym razem Rokoszanie są w stanie odnosić zwycięstwo. Pod Częstochową i pod Montwami. Bitwa pod Montwami to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Rzeczpospolitej Szlacheckiej. W bitwie pod Montwami miało zginąć 3873 żołnierzy królewskich i niewielka liczba Rokoszan. Niektórzy szacują, że około 200. Pod Montwami wyginął kwiat armii polskiej. Żołnierze Stefana Czarnieckiego zahartowani w walkach w Polsce, Danii, na Ukrainie. Czarniecki nie walczył, bo już nie żył. Jak opisują świadkowie wydarzeń po bitwie na pobojowisku, nie można było znaleźć całych zwłok. Ta nienawiść była tak silna, że dobijano rannych, że masakrowano zmarłych. Wojny domowe wyzwalają bardzo często straszliwe pokłady nienawiści. Wystarczy poczytać, co się działo w czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 30. XX wieku. Podobne zjawisko mam w czasie bitwy pod Montwami. Ta rzeź polskich żołnierzy przez Polaków, ta olbrzymia nienawiść, którą widać po zmasakrowanych zwłokach. Bitwa pod Montwami otrzeźwiła szlachtę. Pokazała, do jakich tragicznych skutków prowadzi to zaślepienie. Dochodzi do ugody w Łęgonicach. Jan Kazimierz zrezygnował z elektywy Enteregę, a tak naprawdę zrezygnował w ogóle z planowanych reform. Ogłosił amnestię dla Rokoszan. Rokoszanie uznali króla Jana Kazimierza. Lubomirski opuścił Rzeczpospolitą. I tak ugoda w Łęgonicach w 1666 roku kończy Rokosz Lubomirskiego. Lubomirski podobno chciał jeszcze raz wrócić do Polski, ponownie wzniecić wojnę domową, ale umarł w 1667 roku. Rokosz Lubomirskiego pogrzebał plany reform Jana Kazimierza ostatecznie. Być może to był ostatni moment, albo jeden z ostatnich, aby naprawić ustrój Rzeczpospolitej, aby uchronić Rzeczpospolitą mojego narodu przed nieszczęściami, które później miały na nią spaść. W 1667 roku umiera żona Jana Kazimierza, która miała olbrzymi wpływ na niego, również w działalności publicznej, Wika Maria. Załamany i wydarzeniami politycznymi, takimi jak Rokosz Lubomirskiego, załamany klęską swoich planów, załamany śmiercią żony, Jan Kazimierz abdykował w 1668 roku. Przeniósł się do... Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.